Dzień dobry, witam. Po krótkiej przerwie na naszym kanale AIM. No i dzisiaj jesteśmy u królików. Co się zmieniło, bo się trochę zmieniło. Dlatego też to nagrywam. Bo tak to bym tego nie nagrywał. Bo po co? Dobrze. Tutaj jest samiec. No, on tutaj bez zmian siedzi sobie. I tutaj ma wszystkiego pod dostatkiem, chyba. To znaczy siana tak średnio, ale zboża mu wystarczy. Ma też dużo wody, więc na spokojnie. I tutaj już na samym początku nie ma Reksio. Nie wiem, czy ja kiedyś na niego powiedziałem Reksio, ale tak umownie go nazywaliśmy. Nie wiem, czy kiedyś na filmie powiedziałem o nim Reksio, ale tak go nazywaliśmy tutaj. No i... O, zobaczcie, jak sobie siano je. No i Reksia nie ma. Chyba miał biegunkę albo coś w tym stylu. 24 stopnie są. Biegunkę albo coś w tym stylu miał. Taki, czuć było od niego kwasem tu wszędzie. Zobaczcie, jeszcze widać. No, część jest z tego, ale... O. Nie podbiegał jak zawsze do kratki, bo może pamiętacie, wtedy zawsze podbiegał, chciał wyjść. A tam cały czas siedział tam i nic nie robił. No i nic nie jadł. I wygłodzony zdechł. Tym bardziej, że jeszcze się wypróżniał często takim glutem. To tym bardziej szybciej mu to poszło. Trwało to pół tygodnia. Tutaj samica. Prawdopodobnie zakocona. Bardzo chciała. Darła się jeszcze jak... no rzadko, tak? To nie rzadko, no. Postanowiliśmy, że czemu nie spróbować. Ona już dużo razy miała. Ale najwyraźniej ci się nie znudziło, prawda? Tutaj małe, ale nie wcale takie małe. Króliki. Bardzo specyficzny kolor mają. Możesz poprosić, koleżko. Nie? No. Już z daleka widać, że jest taki rudy, powiedzmy. No, przyjdziesz tu czy nie? Nie ty. Ty, ona tu cały czas jest. No, chodź tu. Chyba nic z tego. Dobra, przywierzgał. Tak to można nazwać. Szczególnie pyszczek ma taki rudy. A cała reszta też w jakimś stopniu taka jest. Tutaj następny taki. I dwa są takie ciemniejsze. Tutaj ich mama. Warcząco. Ale jest. Tutaj już są te zwykłe, przeciętne króliki, porozsadzane z tych, no, jeszcze nie tak dawno były małe, a teraz już siedzą po dwa. Oczywiście nie wszystkie, niektóre poszły, jeden był jako prezent komunijny nawet, właśnie taki biały, tak jeszcze siedziały w tej klatce, może ktoś pamięta. No całkiem niedawno, w maju, miesiąc temu, więc jeden poszedł jako prezent komunijny, jeden tam ogólnie tak poszedł, jeszcze chyba jeden, ale nie jestem pewien. Tutaj kolejne dwa osobniki, nie jestem pewien już nawet, czy to są samce, czy samice, tak sobie po prostu siedzą, one będą oczywiście na ubój. Bo nie ma nic więcej z nimi do roboty. Ewentualnie na sprzedaż. Ale to na pewno i tak nie wszystkie. Bo coś trzeba jeść. Tutaj kolejne dwa. Takie szaraki. To ma takie uszy dziwne. W sensie tak
leżą inaczej. A tutaj stara samica. Taka poskręcana, pokulona, ukulana i w ogóle. To jest w trochę lepszej formie. To są tego samego rocznika. I tutaj są kolejne z tamtych przeciętnych takich, tylko że te mają zostać. Chyba. A przynajmniej jeden ma zostać dalej. Biały odsuń się. To są samice, to są samice. Trzy samice tutaj. No, no widzisz. Już wypadła. W tej klatce siedzą. Biała samica. Czarna i druga. Do końca one czarne nie są, ale no, powiedzmy. Teraz zapytacie, gdzie są maluchy? Tutaj były, no to są. A tutaj nie ma. Tutaj też były. A one siedzą w chlewie. W chlewie oprócz królików. Mamy też jaskółki, które co chwilę donoszą swoim małym jedzenie, ale tak często to robią, że chwilka mojego pobytu tutaj raczej nie zagłodzi tych już nie takich maluchów. Chyba 6 ich tam jest. Tutaj teraz widać 3. Może już część poleciała? Nie wiem. To on znowu siedzi. Za chwilę dam ci spokój. Zajrzę tylko do królików. I tutaj razem z mamą sobie siedzą. Jeden biały, reszta takie no, czarne, brązowe. No i mama jeszcze jest z Kalifornii i z Kanady. O, słychać? O, wyleciała młoda. Nie wiem, czy było widać, ale wyleciała. O, tutaj. Czy to jest ten? Bo taki jeden tutaj jest, właśnie taki czarniutki, który jak zaczniesz go głaskać, to byś mógł bez końca, on ci nie ucieknie. A patrzcie, teraz wezmę rękę i po chwili będzie na mnie patrzał. O, o, widzicie? Już cię tutaj. Proszę. Zobaczcie, jaki grzeczny. Tak jest od urodzenia właśnie. No, ciebie też pogłaskałbym, ale ty uciekasz, nie? A wy co? Nie ma tutaj. Wyskakuj. I spojrzysz na mnie jeszcze raz? Jakiś zdziwiony, że już go nie głaszczę, nie? Główka w dół. Proszę. Dobra. Że w tym odcinku to już wszystko. O! Obaj rodzice przylecieli. To nie będziemy przeszkadzać. Mama i tata. Zobaczcie. A mama albo tata poleciała. Ja też już lecę.